biskupi, prezbiterzy, osoby życia konsekrowanego, drodzy diakoni Kazimierzu i Wiktorze, kochani rodzice, rodzina i przyjaciele kandydatów do święceń, umiłowani bracia i siostry. Za chwilę przystąpimy do niezwykle podniosłej czynności w życiu Kościoła, jaką jest sakrament święceń kapłańskich. Ustanowił go Pan Jezus w jerozolimskim wieczerniku, przeddzień swojej męki i śmierci, kiedy w gronie apostołów spożywał ostatnią wieczerzę. Ustanowił go dla wspólnoty Kościoła, w której chciał pozostać przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I chociaż od tamtego wydarzenia upłynęło już prawie 2000 lat, my zgromadzeni w tej katedrze chcemy uobecnić nam ten wieczernik, nie tylko sprawując najświętszą ofiarę, ale wyświęcając na kapłanów dwóch diakonów, którzy, jak słyszeliśmy przed chwilą, po okresie przygotowania duchowego i intelektualnego świadomie i dobrowolnie poprosili o włączenie ich do kapłańskiego grona naszej włoskiej archikatedry, archidiecezji. W tej prośbie podjęli najważniejszą w swoim życiu decyzję, wybierając na całe dalsze życie Jezusa Chrystusa, powtarzając za prorokiem Izajaszem: oto ja, poślij mnie. I tak jak Bóg posłał Izajasza do narodu wybranego, tak dzisiaj posyła was, że diakonie Kazimierzu i Wiktorze, abyście szli i stawali się znakiem Bożej prawdy dla ludzi, do których pośle was wspólnota Kościoła. Abyście bez lęku, ale z mocną wiarą głosili naukę Zbawiciela, nastając w porę i nieporę, podnosząc na duchu i w razie potrzeby wykazując błąd, pamiętając przy tym przez cały czas, że pragnieniem Boga jest, aby każdy człowiek został zbawiony. A skoro każdy człowiek, to również i ty powołany do kapłaństwa. Wasze przyszłe zadanie duszpasterskie ilustruje najprościej biblijny obraz dobrego pasterza. Widzimy w nim kogoś, kto przechodzi, żywi i broni owce. Przeciwstawia się ich rozproszeniu, chroni przed drapieżnikami i złodziejami. Wskazuje na kogoś, kto bierze odpowiedzialność za określoną grupę wiernych. Jest opiekunem, przewodnikiem, wychowawcą i obrońcą powierzonych mu ludzi. Dobry pasterz sprawdza się nie tylko w sytuacji zwyczajnej, ale przede wszystkim w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy musi szukać owiec, które zagubiły się, zostały okaleczone lub się rozproszyły. W dzisiejszym świecie, jak nigdy dotąd, kapłan musi pamiętać o tej roli. Nie może odstąpić od wzoru dobrego pasterza, by spełnić swoje posługiwanie, do którego został powołany. A przyjmując wezwanie Boże, przyjął na siebie zobowiązanie jednoczenia, a nie rozpraszania owczarni Pańskiej. Święty Jan Paweł II nauczał: osobowość kapłańska musi być dla drugich wyraźnym i przejrzystym znakiem i drogowskazem. To też jest pierwszym warunkiem naszej pasterskiej posługi. Ludzie, spośród których jesteśmy wzięci, na których jesteśmy ustanowieni, chcą nade wszystko znajdować w nas taki znak i taki drogowskaz. I mają do tego prawo. Ostatecznie zawsze potrzebny ludziom okaże się tylko kapłan świadomy pełnego sensu swego kapłaństwa. Kapłan, który głęboko wierzy, który odważnie poznaje,
który żarliwie się modli, który z całym przekonaniem naucza, który służy, który wdraża w swe życie program 8 błogosławieństw, który umie bezinteresownie miłować, który jest bliski wszystkim, a w szczególności najbardziej potrzebujący. Ewangeliczny obraz dobrego pasterza, który towarzyszy dzisiejszej uroczystości, jest zobowiązaniem dla was, drodzy diakoni, i nas, którzy przed laty przyjęliśmy święcenia kapłańskie. Jakże świadom był tego święty Jan Paweł II, którego przywołałem, dlatego pamiętajmy, że ludzie chcą kapłanów świadomych sensu swego powołania. Święty Paweł Apostoł w swoich listach pasterskich starannie nakreślił, do czego powołani są kapłani oraz wskazał, jakie predyspozycje, jakie uzdolnienia powinni mieć ci, którym zostanie powierzone posługiwanie kapłańskie. Znamienne jest to, że Paweł Apostoł wymienia typowo ludzkie cechy: gościnność, trzeźwość, cierpliwość, łagodność, wiarygodność, dobroć serca. Są to podstawowe warunki każdej posługi. Bez tych predyspozycji do spotkania, poznawania i nawiązywania relacji z braćmi w sposób szczery i naznaczony szacunkiem nie można dawać prawdziwie radosnego i wiarygodnego świadectwa o Chrystusie i Jego Ewangelii. Nikt, mówi papież Franciszek, nie jest biskupem, prezbiterem czy diakonem, dlatego że jest mądrzejszy, bardziej utalentowany i lepszy od innych, ale jedynie ze względu na dar miłości ofiarowany mu przez Boga w mocy Jego Ducha dla dobra swojego ludu. Ulubieni braty i siostry, toj, kto staje świadczennikom, zobowiązuje za nabywaty prykmet dobrego pastria, braty z drogą prykla. Jednak ze zadania aktualne i dla wszystkich wiernych, adże cerkwa ze wspólnota, w jakiej Jezus promawiaje do wszystkich. Otrze wypowiadanie starcz pasterskie służenia leży na wszystkich. Jakżto my chcemy mati dobrych świadczenników, to spierszu sinia powinna bazowaty swoje życia na sprawnych zinnostiach, takich jak wzajemna powaha, zrozumienia, lubow do bliźniego, wierni z obowiązkami, prynianie w taństwach, czesni w słowach i dijach, miloserdzia. Same rodzina powinna być zrastą modlitwy i poszany do Bożych spraw. Ce w rodzinie ma jest wizywany serwira do trzymania Bożych zapowiedzi ta religijna życia. Ce w niej słowa Jezusa: niechaj wasza mowa będzie tak, tak, ni, ni. Mają buty osnowniu prawdy, pozbawleniu bud jakoi tini berechni na gleb, piw, plitok i perza wse rybnych służeń. Taka rodzina daje miejsce dobromu pasterju, jak i jej lubowi, i w nią pokładaje nadzieję, powtórił czysto papsa. Nawet kiedy ty chodził ja do wynoju temriawy, ja nie bojusia, bo ty z mnoj. Żezło twoje i palica twoja, bo nie dają mnie pitrynku. Dobroda i mylist budą mnie soprowodyty u siedmi mojego życia. Tomu proszę si rodziny, nie poddawajcie się z pokusy lekko życia, u jakomu Boga wysuwają na dalszy plan, jak mówił święty Jan Paweł II. Budujcie dym waszego życia na skeli, jaką je Chrystus. Ta skela nie będzie zniszczona ani rodziną, ani czasem.
Ця скеля безсмертна, бо смертне може перемогти Христа. Він воскрес і живе. Ця скеля вічна, бо небо і земля проминуть, а мої слова не проминуть, сказав Ісус. На цій скелі можна поставити справжній людський дім, бо ця скеля є самою любов'ю. Сподіваюся, що саме такий дім мають наші кандидати до освячень, і це він став для них першою семінарією, в якій вони отримали благодать хрещення, віри і покликання. Тому дякуємо батькам за їхній вклад в розвиток покликання цих наших діяконів. Ця особлива ласка для родини, ця особлива ласка для родини, для тієї найближчої і для дальшої. Бо Бог не може більше вирізнити сім'ю, ніж через дар покликання. Тому, дорогі родини, радійте сьогоднішнім даром священства, який народжується також і для вас. Тішеться, допомагайте не стільки матеріально, скільки духовно вашим сином, що були вірними покликанням аж до смерті. А всіх тутай обецних прошу, оточте свою молитевну пам'ятю, але теж і życzliwym wsparciem тих ваших przyjaciół i znajomych, którzy podejmują się tak zniosłej posługi, a zarazem tak odpowiedzialny. Wy potrzebujecie kapłanów, ale i oni potrzebują was, wiernych świeckich. Jesteśmy wspólnotą Kościoła, a we wspólnocie nikt nie może czuć się osamotniony, odrzucony i zapomniany. Pamiętajmy o tym, aby w nas i przez nas wzrastało Królestwo Boże i aby nikt z naszej przyczyny nie porzucił Kościoła. Dlatego niech nam wszystkim towarzyszy kapłańska posługa na drodze uświętości i wzajemnej troski o swoje zbawienie,